dzisiejszy poranek dla wielu osób wyruszających do pracy był niemiłym zaskoczeniem, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Dzięki zamknięciu drogi wojewódzkiej 938 w Pawłowicach dla samochodów ciężarowych kryzys udało się opanować. Jak informuje oficer prasowy Cieszyńskiej Komendy Powiatowej Krzysztof Pawlik, ograniczenie to pozostanie w mocy, dzięki czemu jutro problem na północnym wjeździe do miasta nie powinien wystąpić. Drugim punktem, jak nie trudno przewidzieć, jest trasa S52 w obu kierunkach. Ciężarówki stoją na tą chwilę 2 godziny na wjazd do Polski, bo my dokonujemy kontroli na wjazd do Polski. Straż Graniczna na swoich stronach internetowych podaje czasy potrzebne na przekroczenie poszczególnych przejść granicznych w regionie. Tam podajemy czas oczekiwania, on jest tam co kilka godzin modyfikowany i tam są właśnie też podane przejścia Gorzyczki, Cieszyn, Kudowa i mamy też informacje na przykład, że na przejściach w Chałupkach i w Przebini i w Jakuszycach odbywa się na bieżąco. Warto te informacje sprawdzić i rozważyć skorzystanie z innego przejścia granicznego w jutrzejszej drodze do pracy. Podsumujmy sytuację na drogowym przejściu granicznym Cieszyn-Boguszowice za ostatnią dobę 15 marca. Zostały skontrolowane 404 osoby, 136 samochodów ciężarowych, 10 autokarów i 42 busy.